Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 147 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Choć cały świat kocha kawę, mam wrażenie, że wiemy o niej stosunkowo niewiele. Kiedyś piło się rozpuszczalną, potem nasze serca podbiła ta włoska, a teraz najwięcej mówi się o kawie specialty, czyli o tak zwanej trzeciej fali kawy. O ewolucji branży kawowej i kawiarniach w Polsce opowie nam dzisiaj Krzysiek Grzyman, założyciel kawiarni Store w Warszawie, autor zielonego podcastu i promotor zielonych rozwiązań wśród przedsiębiorców. Dowiemy się, czym jest kawa specialty, co wyróżnia ją na tle sieciówek i dlaczego warto po nią sięgać. Zapytam Krzyśka o to, czy rzemieślnicza kawa jest ekologiczna oraz czy da się prowadzić kawiarnię zgodnie z filozofią less waste. Dodatkowo porozmawiamy o tym, jak przedsiębiorcy mogą wpływać na zmiany w społeczeństwie oraz redukować swój ślad węglowy. Chciałabym zaznaczyć, że jest to kolejny odcinek z serii, której patronuje marka Brita, czyli znany wszystkim producent filtrów do wody, która od wielu lat zajmuje się dbaniem o dobrą jakość wody, nie tylko w naszych domach, a jej misją jest ochrona i przyszłość tego niezbędnego do życia bogactwa naturalnego. A zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, przypomnę tylko, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zajrzyjcie do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep, gdzie możecie kupić przeróżne produkty elektroniczne, a w miesiącu czerwcu 10% ze sprzedaży wszystkich e-booków trafia do Fundacji Samodzielność w Kuchni. Wszelkie szczegóły jak zawsze są w opisie, a ja zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Krzyśkiem Grzymanem. Cześć Krzysiek. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie. Jest rok 2014. Cała Polska rozkoszuje się kawą rozpuszczalną albo czeka na otwarcie nowego Starbucksa. I ja tego nie mówię prześmiewczo, bo sama się pod tym mogę odpisać. Ale Ty otwierasz store. Dlaczego? Co się działo w Twojej głowie? Czy tak dobrze wyczułeś nadchodzące trendy? Chyba tak do końca nie było, że cała Polska piła wtedy kawę rozpuszczalną. Kurczę, tu zdradzę naszym słuchaczom, ci, którzy widzą to na kamerze, to już to wiedzą, mnie bardzo stresuje kamera. Teraz nawet nie wiem, gdzie mam patrzeć. Nie wiem, czy mam patrzeć w mikrofon, czy mam patrzeć na Ciebie. Na mnie. Ale trzeba sobie z tym radzić w trakcie rozmowy. Więc tak, był rok 2014 i to nie było tak, że cała Polska piła wtedy kawę rozpuszczalną, czy cała Polska chodziła do Starbucksa. Ja nawet nie jestem pewien, czy w 2014 były już Starbucksy w Polsce, czy one się nie otworzyły chwilę później, bo ta sieć akurat była opóźniona, ale to nie jest ważne tak naprawdę. Bo rok 2014 to był już początek takiej kawowej rewolucji w Polsce. W zasadzie ona rozpoczęła się pod koniec lat 2000 i początek lat 2010 to był, zaczęło się takie powolne pączkowanie kawiarni niezależnych w Warszawie, kawiarni tak zwanych trzeciofalowych, kawiarni speciality, to już jest ostatni termin na te kawiarnie. I tych miejsc zaczęło się otwierać coraz więcej. To był też czas, kiedy ja pracowałem jeszcze w Polskim Radiu. Byłem normalnie panem dziennikarzem, zajmowałem się tematami gospodarczymi i wtedy z moim ówczesnym wspólnikiem, Michałem Jenicą, mieliśmy taki pomysł, stwórzmy jakieś swoje miejsce, miejsce, gdzie możemy się spotykać ze znajomymi, no i przy okazji miejsce z dobrą kawą. No i stąd się pojawił pomysł na Stora w 2014 roku właśnie. Na początku maja wynajęliśmy lokal na Tamce, a pod koniec października go otworzyliśmy. Później z Michałem się gdzieś tam rozeszły nasze drogi biznesowe, że tak powiem, po dwóch latach, w 2016 roku. No ale kawiarnia istnieje i rzeczywiście na tej kawowej mapie Warszawy wydaje mi się, że jest ważnym punktem. I o, a tutaj słychać takie małe kroki po cichu. Tu Dripek, nomen omen, się do nas zbliża. Dripek jest, mogę to powiedzieć? No pewnie. Ale to jest zabawne, bo słuchacze to ledwo wysłyszą, a widzowie nie zobaczą, bo on tu pod naszymi nogami przechodzi. Ale on to naprawdę jest. Ale Dripek to jest piesek, którym się opiekuję. Aktualnie jestem jego domem tymczasowym z Fundacji Zwierzęca Polana i Dripek od 3,5 tygodnia ze mną mieszka, żyje, bywa w kawiarni, bywa na Tamce, był na Brackiej i tak. No ale pewnie teraz zapytasz o kawę speciality i kawę trzeciofalową, żebyśmy powiedzieli wreszcie o czym my tu rozmawiamy. Tak, bo zakładam, że część słuchaczy słyszała już ten termin, bo on staje się coraz bardziej powszechny, ale nadal mogą być osoby, dla których trzecia fala kawy czy właśnie kawiarnia specialty brzmią dosyć obco i dziwnie, więc powiedz nam, co to jest, co to znaczy?
Więc tak, jeżeli mówimy o falach w kawie, to musimy się cofnąć do lat pewnie 60. w Stanach Zjednoczonych i tą pierwszą falą w kawie, no przynajmniej tak to jest uznawane, to jest kawa rozpuszczalna. To były czasy, chyba nawet, może nawet wcześniejsze niż 60. Kurczę, może ja skłamałem, bo to były czasy powojenne w Stanach Zjednoczonych, czyli na pewno wcześniejsze niż 60. No i wtedy Stany Zjednoczone też jeszcze nie były bogatym krajem, konsumenci nie byli bogaci, no i rozpoczęła się taka mocna popularyzacja kawy rozpuszczalnej. Czyli no mniej więcej te same czasy, co kuchenka mikrofalowa, tak? Mhm. Wtedy się pojawiła. Kawa rozpuszczalna zaczęła podbijać gusta Amerykanów. No w Polsce sytuacja, czy w ogóle w bloku wschodnim, no sytuacja była zupełnie inna, tak? My jesteśmy opóźnieni o wiele, wiele lat, co też może mamy jakąś premię za to opóźnienie, ale może do tego jeszcze przejdziemy. No i tak ta kawa rozpuszczalna była popularna, popularna, popularna i właśnie w połowie lat 60., czyli to pomieszałem, pojawiły się pierwsze kawiarnie sieciowe, czyli to były Starbucksy w Stanach Zjednoczonych, ale też inne kawiarnie. No i te napoje się trochę zmieniły, bo pojawiło się espresso, różne kawy na bazie espresso, zaczęło się to rozróżniać, ludzie się zaczęli tego uczyć i ta kawa się spopularyzowała. I to była druga fala. I to była druga fala i zaczęto już wtedy zwracać też uwagę na to, na przykład skąd kawa pochodzi. No bo gdy mamy kawę rozpuszczalną, czy jakąś taką kawę mocno, bardzo mocno ciemnopaloną, kupowaną w markecie za niewielkie kwoty, bo nie oszukujmy się, kawę można kupić bardzo tanio, no to zwykle nawet nie zwracamy uwagę, co to jest za kawa. Zwracamy uwagę na markę, ale nie dokładnie na to, skąd to ziarno pochodzi. No to ta druga fala już zaczęła zwracać uwagę na to, skąd ta kawa pochodzi. No a trzecia fala w kawie to już był przełom lat 70., 80. Wtedy powstało dla kawy takie ważne stowarzyszenie, Specialty Coffee Association, właśnie to specialty, czyli ta kawa wysokiej jakości, tak jak moglibyśmy spojrzeć na przykład piwa kraftowe, tak jakbyśmy mogli spojrzeć na rzemieślniczy wypiek chleba, tak jakbyśmy mogli się zainteresować winami naturalnymi, to tak samo możemy się interesować kawą i wybierać to, co jest najlepsze. No i te lata 80. w Stanach Zjednoczonych to był ten początek tego kawowego boomu, gdzie zaczęły, bo jeszcze może spójrzmy na cały proces. No, my mówimy o kawiarniach, ja prowadzę kawiarnię, w kawiarni się spotykamy, żeby napić się kawy, ale przed kawiarnią mamy oczywiście palarnię, która tę kawę wypala. Zwykle kawy wypalamy no, na tym kontynencie, na którym mieszkamy, a nie tam, gdzie kawa jest produkowana. Tak, tak teraz jest i tak to funkcjonuje. Przed palarnią mamy importera, tego, który sprowadza tę kawę, no, a przed importerem mamy jakieś tam eksportera, kooperatywę, no i na samym początku mamy farmera, który tę kawę uprawia. I w tej trzeciej fali w kawie, w tym specialty coffee chodzi o to, żeby na każdym etapie zwracać uwagę na jakość. No i wszyscy mają do siebie zaufanie, że każda swoją działkę robi dobrze. No i potem mamy najlepszej jakości kawę. Jeżeli chodzi o kawiarnię, no to my skupiamy się na tym, oczywiście, żeby mieć dobry surowiec, dobrą kawę z fajnej palarni, z którą współpracujemy regularnie. Mhm. Nie jest to tak, że budzimy się pewnego dnia i myślimy sobie, no dobra, tniemy koszty, kto ma dzisiaj najtańszą kawę. Tak, to zupełnie idzie inną drogą. Tak, to są raczej długie relacje, współpracujemy z palarniami po kilka lat. Są takie, z którymi współpracujemy od samego otwarcia, czyli od 2014 roku. My się skupiamy na tym, żeby tę kawę dobrze zaparzyć. Czyli bardzo interesują nas kawy przelewowe, które są Ci dobrze znane. Interesuje nas to, żeby wydobyć jak najwięcej smaku z tej kawy, żeby ta kawa miała ciekawy aromat. No to jest ta nasza działka, tak? Z kolei palarnia skupia się na tym, żeby tego ziarna nie przepalić i nie zniszczyć, no bo bez sensu byłoby mieć świetnej jakości ziarno, które później jest spalone na węgiel, a z kolei importer szuka ciekawych ziaren do sprowadzenia do Europy, a z kolei ci plantatorzy dbają o to, żeby jakość tych plantacji była jak najwyższa. Ale powiedz mi, czy to, że trzecia fala kawy jest poniekąd efektem drugiej fali kawy, a ta efektem pierwszej fali kawy, oznacza, że przyjdzie czwarta fala kawy? Czy to oznacza, że każdy z nas będzie stopniowo jakby wchodził o poziom wyżej w piciu kawy? Czy jednak znajdzie się miejsce dla amatora każdego rodzaju kawy i one zawsze będą już funkcjonowały równolegle? Wydaje mi się, że tak patrząc globalnie na poziomie całego świata, to wszystko będzie się przesuwało w kierunku, ten tort będzie, pewnie ten udział w torcie
jeżeli tak mogę mówić, nie wiem jak to powiedzieć, w udział w filiżance tej kawy speciality będzie rósł, no bo świadomych konsumentów przybywa, szukamy jakościowych produktów, pewnie wolimy się napić trochę mniej, trochę lepszego naparu niż bardzo dużo średniego naparu czy gorszego naparu, więc pod tym względem udział kawy speciality będzie rósł. W ogóle sprzedaż kawy na całym świecie rośnie, co pewnie jest też problemem środowiskowym, no bo jak można tyle kawy uprawiać, ale to zupełnie inny wątek. Na pewno będzie cały czas tak, że są ludzie, którzy się zadowolą kawą, no rozpuszczalną chyba już coraz mniej tak naprawdę. Już to rozpuszczalne pewnie też się zmienia, można kupić kawę specialty rozpuszczalną, więc to w ogóle już takie szaleństwa, są takie rzeczy na rynku do zrobienia. Możesz kupić kawę w kapsułkach specialty, w biodegradowalnych jakichś, nie wiem, bo ja nie korzystam, ale wiem, że takie rzeczy są na rynku. Więc wydaje mi się, że ta zmiana świadomych konsumentów w kierunku specialty to na pewno postępuje i to jest coś, co się dzieje. Natomiast czy będzie czwarta fala w kawie? Nie, wydaje mi się, że ta trzecia będzie bardziej ewoluowała. To trudno byłoby chyba już wynajdować, znaczy może ktoś marketingowo to tak nazwać, tak? Mhm. Że już tyle się zmieniło na rynku, że my to już w ogóle się skupiamy na top of the tops albo wynajdujemy sobie tam jakąś inną historię do robienia tego, ale wydaje mi się, że tak, jeżeli spojrzymy na cały rynek, to jest dobry kierunek dla wszystkich. To znaczy, że i te kawiarnie sieciowe pewnie powinny przynajmniej iść też w tym kierunku, że jeżeli nie cała kawiarnia staje się specialty, to rośnie nam też udział tych kaw jakościowych. No właśnie, bo to też było jedno z moich pytań, które gdzieś tam krążyło mi po głowie, kiedy myślałam o naszej rozmowie. Czy niezależne kawiarnie specialty uważają sieciówki za konkurencję, czy to jest jednak, że pewnie oczywiście w pewnym sensie tak, ale mam wrażenie, że jest pewna klientela, która chodzi do sieciowych kawiarni, są ludzie, którzy wolą niezależne kawiarnie, jednak widzimy, że właśnie te naleciałości specialty na przykład właśnie w Starbucksie, czy w każdej innej sieciowej kawiarni pojawiają się i zastanawiam się, czy to jest tak, że właśnie kawiarnie specialty pokazały, jak to się robi i teraz już te chainy nie mają wyjścia? Mamy takie podejście, znaczy mówię mamy, bo rozmawiam z wieloma osobami w branży, zresztą wydawaliśmy też taki przewodnik po kawiarniach Coffee Spots Polska, wcześniej wydawaliśmy po kawiarniach Specialty w Warszawie, więc rozmawialiśmy naprawdę z wieloma osobami, no i jednak my jako kawiarnie niezależne dużo zawdzięczamy sieciówkom w Polsce, bo jeszcze 20 lat temu niewiele osób chodziło do kawiarni i było w stanie wydać 12 czy 13 zł na napar czy na kawę z mlekiem. To się zmieniło dzięki sieciówkom, więc to jest na pewno ich wielki wkład. To, że w ogóle ta branża kawowa tak się rozwinęła w Polsce, to też jest po części zasługa sieciówek, bo sieciówki dużo inwestowały na samym początku w baristów, w ich umiejętności, w zainteresowanie i młodych, i starszych osób kawą. Więc wydaje mi się, że na tamtym etapie to na pewno my powinniśmy być w pewnym sensie im za to wdzięczni, że w ogóle stworzyli dla nas rynek. Gdyby nie było sieciówek, pewnie start kawy specialty mógłby wyglądać inaczej. A mógłby wyglądać jeszcze lepiej, kto wie. No, jakby, opierając się o to, co się wydarzyło, można powiedzieć, że fajnie, że były te sieciówki. A teraz no, są dla nas wiadomo, że konkurencją, tak? No my obok siebie mamy Kostę na Tamce, to dosłownie dwa budynki niżej, a z kolei na Brackiej, bo tam jest druga kawiarnia od 2019 roku, drzwi w drzwi naprzeciwko siebie mieliśmy Kostę, no tam ta Kosta nie przetrwała pandemii na przykład, więc już jej nie mamy, ale obok siebie mamy Nero, więc pewnie gdzieś tam zawsze będziemy ze sobą konkurować, ale będziemy konkurować w tym sensie, że jedno i drugie miejsce sprzedaje napoje, tak? W tym sensie. No jakościowo nie ma między nami szczególnej konkurencji, no bo my jesteśmy kawiarnią speciality i oni są po prostu sieciówką, więc pracują na zupełnie innym produkcie. I cenowo też nie konkurujemy, no bo jak ktoś przejdzie się do jednej i drugiej kawiarni, to zobaczy, że te ceny są dość zbliżone. Wydaje mi się, że część kaw jest tańsza w kawiarniach speciality niż w kawiarniach sieciowych. Więc wydaje mi się, że na tym poziomie nie. To, co pewnie, to na czym zyskują sieciówki, to jest to, że są rozpoznawalne, mają marketing, możesz zaufać, że zawsze jak wejdziesz do tej kawiarni, to będzie w miarę ta sama kawa, ta sama kanapka, to samo ciasto. A u nas, przez to, że jesteśmy niezależni, no i takich malutkich sieci specialty praktycznie w Polsce nie ma, może za wyjątkiem Etno Cafe, to gdzieś tam na takim na pograniczu sieciówki i kawiarni specialty, takich miejsc nie ma, no to
może dla niektórych to być takie zaskoczenie, że wchodzi do tej kawiarni, jest inne menu zupełnie i on w sobie nie może się tutaj odnaleźć. Chociaż wydaje mi się, że jak ktoś się tym zainteresuje, to dla mnie to jest wręcz przyjemność pojechać do innego miasta i sobie odkryć jakieś nowe miejsce. Czy to z naszym przewodnikiem, czy potem się otwierały kolejne miejsca, więc jakby tego jest coraz więcej. No ale dla mnie to, że jest frajda, nie wiem, będąc za granicą, że mogę sobie poszukać różnych miejsc. Tak, dla jednych frajdą jest to, że pójdą do Starbucksa za granicą i kupią kubek z nazwą tego miasta, tak. Bo to jest. A dla mnie frajdą jest to, że mogę sobie nawet na jakąś tam dalszą dzielnicę pojechać i znaleźć fajną kawiarnię. Czyli dla każdego jest miejsce, co jest, myślę, bardzo takie pokrzepiające, pocieszające. Natomiast pytałeś na początku, kiedy otworzył się Starbucks, nie żebym była tutaj ekspertką, ale pamiętam, że właśnie w 2014 okay. pojechałam pierwszy raz do Londynu i wtedy jeszcze Starbucksa w Polsce nie było. Mm-hmm. I moim ogromnym marzeniem było wypić kawę ze Starbucksa, także taka była moja, takie były moje początki z kawą. Natomiast kiedy studiowałam w Edynburgu, to pamiętam, był 2015, po raz pierwszy poszłam do, nie wiem, czy byłeś kiedyś w Szkocji, ale właśnie jest to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych kawiarni speciality właśnie w Szkocji. W ogóle Edynburg ma bardzo dobrą kawę moim zdaniem. Ona nazywa się Brewlab i pamiętam, że pierwszy raz pijąc kawę speciality pomyślałam sobie, o co tu chodzi? Ona jest jakaś taka dziwna, jakaś taka trochę kwaśna, tak za bardzo czuć tę kawę, bo byłam tak przyzwyczajona do tej kawy właśnie sieciówkowej, starbucksowej, zalanej mlekiem. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście te ceny są porównywalne. Czasami sieciówki są droższe, ale też te rozmiary są większe, bo zazwyczaj zalewamy tę kawę właśnie dużą ilością dodatków. I tutaj pojawia się pytanie bonusowe, czyli czy uczymy się powoli pić kawę bez mleka i smakować właśnie kawę jak poniekąd taki napar, szczególnie mówiąc o metodach przelewowych. Tak, jeżeli chodzi o to, jak się zmieniają nasze gusta, to one się zmieniły bardzo mocno od 2014 roku, widzimy to. Jak myśmy otwierali Stora, istniało już wtedy Ministerstwo Kawy, istniały relaksy, filtry, to była, zdaje się, pierwsza kawiarnia specialty w Warszawie, to był chyba 2007 czy 2009 rok, teraz nie pamiętam. Ministerstwo Kawy, relaksy, to chyba był 2011, my 2014. No jak się wtedy otwieraliśmy, no to oczywiście nie mieliśmy żadnego doświadczenia w gastronomii, no ale mieliśmy taką swoją wizję, pomagało nam kilka osób, więc była to dla nas mega przygoda i zastanawialiśmy się, no dobrze, no to jakie metody przelewowe powinniśmy u siebie mieć, no i wybraliśmy taką świętą trójcę, czyli Dripa, Chemexa i Aeropress. No i oczywiście ekspres ciśnieniowy La Marzocco był wstawiony, no i otworzyliśmy kawiarnię i tam, wiesz, pierwsze dni, pierwsze ruchy, patrzymy, co się dzieje, co ludzie piją, no i zainteresowanie kawami, też geneza otwarcia Stora była taka, że otwieramy kawiarnię specialty, ale robimy to bez zadęcia, bo ty możesz tego nie pamiętać, ale 2014 czy tam 2013 rok, to był taki czas, że te kawiarnie już istniały, no ale to była trochę taka czarna magia. Że przychodzisz do kawiarni specialty i jak czujesz, nie znasz... Czujesz się niezręcznie. Tak, czujesz się niezręcznie, ale ta niezręczność nie wynika z tego nawet, że do końca nie wiesz, tylko dlatego, że barista wprowadza taką atmosferę, tak. Że jeżeli ty mu nie odpowiesz odpowiednio na pytanie, to on w ogóle z pogardą, no to wiesz, to najlepiej się najlepiej wyjść. I chcieliśmy to zupełnie odczarować, bo o tej kawie można inaczej rozmawiać i tak naprowadzać ludzi tak naprawdę, tak, na co mają ochotę. Też proponować im różne rzeczy, żeby dawać im spróbować kawy chociażby, to jest chyba najprostsza rzecz tak naprawdę, żeby spróbowali, sami zdecydowali, czy chcą tego się napić więcej, czy nie chcą. No i wtedy spróbowaliśmy z tymi trzema metodami przelewowymi i była rzeczywiście część gości, którzy... Wiadomo, że w każdym mieście są foodisi i są ci foodisi skupieni na kawie, więc no, ta grupka się pojawiła bardzo szybko w kawiarni, żeby spróbować, jakie kawy mają, jak parzą, jak im idzie, jakie mają umiejętności. Potem były osoby, które gdzieś tam przeczytały, że specialty. No i oczywiście te kawy mleczne, najpopularniejsze wtedy. I w pewnym momencie to się przesunęło bardzo. I też ja byłem zaskoczony, bo to był chyba rok 2015 albo 2016. My wprowadziliśmy pierwszy ekspres przelewowy. To był Mocha Master. Taki Mocha Master, jak może mieć każdy w domu. Nawet jeszcze wtedy nie z dzbankiem metalowym, tylko ze szklanym. Taki czerwony stanął na barze. No i powoli zaczęła się sprzedawać ta szybka kawa przelewowa. Tak? To się bardzo często nazywa szybki przelew. U nas też. No i teraz szybki przelew jest najpopularniejszą kawą w kawiarni. Może poza letnim sezonem, kiedy może konkurować z cold brew. Więc ta zmiana w kierunku czarnych kaw przyszła bardzo szybko i ona szła taką drogą, że ludzie, przynajmniej ja to tak odbieram, że ludzie się najpierw zainteresowali w ogóle, że o, jest czarna kawa, no to sobie spróbuję, a co mi bardziej smakuje, czy może drip, czy Aeropress, czy Chemex. To jeszcze możemy wytłumaczyć naszym słuchaczom, że te napary, mimo tego, że robisz
napar z tej samej kawy, z tych samych ziaren, to jednak ziarna inaczej mielisz i te metody są różne, mają różne filtry, drip i Chemex. To są metody, w których po prostu zalewasz kawę, czyli zalewasz kawę w odpowiednich proporcjach, w odpowiednim czasie, no i uzyskujesz napar. Aeropress to jest metoda, w której oprócz tego, że najpierw zalewasz kawę, to później przyciskasz to przez taki tłok, więc to nie jest do końca metoda przelewowa, bo jednak trochę siły, trochę ciśnienia do tego używasz. No ale otrzymujesz trzy różne napary z tych samych ziaren kawy, tak? I no, ludzie zaczęli próbować, okej, to Chemex dla mnie trochę za delikatny, no Aeropress to taka już za mocna ta kawa, to ja zostanę przy dripie, ludzie zaczęli się tego uczyć, a w pewnym momencie doszli do wniosku, tak ja to przynajmniej odbieram, okej, ale ten ekspres przelewowy w sumie nie jest zły, trochę podobny do tego dripa, a nie trzeba tak długo czekać, a jest trochę tańszy, bo z punktu widzenia kawiarni też po prostu jest prostszy do zrobienia, bo za jednym razem jesteś w stanie zrobić na przykład 2 litry kawy, a nie tak, że barista zalewa te 250 ml przez kilka minut, więc dla nas to też pewne usprawnienie i wszyscy poszli w kierunku okej. Po pierwsze czarna kawa fajna, a po drugie szybka też fajna, no i nagle się okazało, że to jest najpopularniejsza kawa w kawiarni. Więc patrząc na te przemiany od 2014 roku do pewnie jakiegoś 18-19, no to Polska, czy przynajmniej Warszawa, zrobiła mega przyspieszenie. Jeszcze zatrzymam się na sekundę przy kawach i kawach mlecznych. Wydaje mi się, że coraz więcej osób sięga po roślinne mleka, może dlatego, że ja sama takie piję od lat. Czy rzeczywiście widać te zmiany? Umiałbyś określić proporcje tego, jak często ktoś zamówi kawę mleczną na krowim mleku, a jak na roślinnym? No, nie przygotowałem się do tego pytania, bardzo przepraszam. Patrząc na to, ile zamawiamy mleka roślinnego, no to myślę, że już proporcje 50-50 osiągnęliśmy. To jest dużo. Nie powiedziałbym, bo to też może to słuchaczy zainteresuje, zawsze są takie rozmowy tam w branży, a czy Warszawa jest gotowa na to, żeby założyć pierwszą kawiarnię bez mleka? Samą czarną kawę. Bez żadnego mleka. Bez żadnego mleka, tak? No to są, a to dripek tutaj kichnął. Zdarza mu się to czasem odezwać. Czy jest Warszawa gotowa na otwarcie kawiarni bez żadnego mleka, sama czarna kawa? I ja bym powiedział, że nie. No to ze względów chyba finansowych by się nie mogło utrzymać. To mogłoby być ciekawy i fajny pop-up, taka zajawka dla kogoś, ale jakby... Goście mają jakby różne gusta i nie ma w ogóle co z tym dyskutować, tak? Jakby ten. Ale czy Warszawa jest otwarta na otwarcie, czy Warszawa jest otwarta na kawiarnię całkowicie wegańską, bez mleka? Myślę, że tak. Myślę, że to już nie byłby duży problem. Myślę, że wielu gości pije normalne mleko po prostu, bo pije normalne mleko, ale jeżeli zaoferuje im się dobre mleko roślinne, to nie będą mieli z tym problemu. To w takim razie, czy nadejdzie czas, kiedy nie będzie dopłaty za mleko roślinne? No to dopłata za mleko roślinne akurat wynika, tu wchodzimy trochę w biznesowe aspekty, ale one też są ciekawe, wynika po prostu z ceny mleka roślinnego. Tak, ona jest po prostu dużo droższa. Więc jeżeli państwo przestanie dotować branżę mleczną, a zacznie wspomagać roślinne zamienniki i te ceny gdzieś tam się zaczną zrównywać, to myślę, że tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawa dyskusja a propos na przykład cen mięsa, tak? Że no, ja nie jem mięsa od kilku lat, od 4 lat. I patrzę, wiesz, czasem w sklepie, o kurczę, pomidory kosztują ile, a mięso połowę mniej, tak? Bo jest promocja, wiesz, na jakiś tam, nie wiem, coś tam z kurczaka. A papryki? Tak samo? No tak, tak. No, wszystkie warzywa, tak? I zastanawiamy się nad tym, kurczę, jak to jest możliwe, a potem jak się zastanowisz nad tym, że jednak bardzo dotujesz tę branżę mięsną, czy produkcję mleka, to się okazuje, że no tak, to może być takie tanie, bo tyle kasy w to ładujemy. Pytam szczególnie dlatego, że też wiem, że story, jak i pewnie wiele innych kawiarni w Polsce i na świecie, ma taką misję proekologiczną. I z tego względu wydaje mi się, że fajnym ruchem byłoby rzeczywiście pójście w promowanie mleka roślinnego jako tego lepszego też dla planety i dla naszego zdrowia w wielu przypadkach. Tak jest moje zdanie przynajmniej na ten temat. Ale moje pytanie jest inne. Czy kawa specialty jest z założenia eko? To jest dobre pytanie. Też pytanie, co tak naprawdę rozumiemy pod słowem eko.
Bo jak widzisz, jak jest używane słowo eko... Tak, otwieramy puszkę Pandory właśnie. Tak, otwieramy tak, puszkę z Pandorą. I byłem ostatnio na poczcie wczoraj odebrać pismo z Urzędu Skarbowego, bo prowadzenie kawiarni tak naprawdę to nie jest siedzenie i popijanie kawki cały dzień. To jest bardzo dużo rzeczy urzędowych i każdy, kto prowadzi firmę w Polsce na pewno wie, jak to jest po prostu bardzo dużo formalności i takich naprawdę prozaicznych rzeczy. No ale wspomniałem te poczty, dlatego że byłem na poczcie i sprzedawane są tam bibeloty każdego rodzaju. Moim zdaniem to jest najgorszy dobór produktów, jaki można znaleźć, to jest poczta. I wisiały tam jakieś takie straszne portfele i na nich było napisane ekoportfele. Więc zastanawiam się, co było eko w tych portfelach. Być może to po prostu... No nazwa i pewnie to, że to nie była naturalna skóra, bo jest za droga, więc to pewnie była jakiś po prostu tam produkt, tak? Co ostatecznie nie miało żadnego związku z eko. No bo jaki związek z eko ma to, że sprzedajesz tani produkt niskiej jakości, pewnie nawet zrobiony w fatalnych warunkach za super niską płacę, więc to w ogóle nie było eko. Jeżeli spojrzeć na kawę, a mnie bardzo interesuje temat katastrofy klimatycznej, zmian klimatu. O tym też nagrywam podcast, zielony podcast. Jeżeli ktoś nie słyszał, bardzo polecam. To była mała autopromocja. To jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, no to wydaje mi się, że każdy powinien robić to, co może. I wydaje mi się, że kawiarnie specialty mają tutaj dużą rolę do odegrania, tak? W takich kwestiach czysto klimatycznych, jeżeli chodzi o energię, tak samo jeżeli chodzi o śmieci, to jest gdzieś tam temat obok zmian klimatu, ale bardzo zbliżony. Jeżeli chodzi o marnowanie żywności, to też kolejny temat, ale blisko. To na pewno kawiarnie mają dużo do zrobienia. Jeżeli natomiast mówimy o samych uprawach, jak one wpływają na tereny, na których to się odbywa, a no, kawa, jak wiemy, jest uprawiana głównie w Afryce, głównie w Ameryce Południowej i trochę też w Azji. Tam pewnie powiedziałem trochę, ale to dlatego, że patrzę z punktu widzenia kawy specialty, bo jeżeli spojrzeć na kawę w ogóle, to tam są ogromne uprawy kawy, tak? My zwykle pijąc kawę specialty mamy na myśli arabikę, ten gatunek. Natomiast jeszcze robusta, już uprawiana w bardzo wielu krajach. Zresztą robusta też może być dobrą kawą, więc też się nie ma co obrażać w ogóle, że tylko piję kawę arabikę. Robusty też mogą być dobre i też są oceniane, też mogą być jakościowe. Może jeszcze gdzieś to wpleciemy w tę rozmowę za chwilę. W każdym razie, jeżeli sobie spojrzymy na to, że ta kawa jest uprawiana w regionach, gdzie bardzo często brakuje wody, w regionach najbardziej narażonych na katastrofę klimatyczną, no to te jednak małe uprawy kawy, które opłacają się farmerom, uprawy czy miejsca, w które inwestują bardzo często także palarnie, to znaczy prowadzą takie projekty na przykład dotyczące nawadniania czy zbierania wody tam na miejscu, bo ta współpraca się odbywa, tak jak my sobie współpracujemy z palarniami, tak często palarnie współpracują z plantatorami, więc naprawdę to specialty to znaczy coś więcej niż tylko dobra jakość kawy, tak? To coś za tym stoi. To pod tym względem ta kawa będzie na pewno lepsza dla planety niż taka masowa uprawa monokulturowa. Byłem na plantacji kawy na przykład w Mianmie, czyli w Birmie, jeszcze zanim zaczęła się oczywiście ta straszna rewolucja, która tam teraz się dzieje, wojskowa, no to byłem na plantacji, gdzie kawa rosła w cieniu awokado, tak? Więc to nie była taka plantacja monokulturowa, że tam sobie rośnie tylko ta kawa i później mamy wyjałowioną ziemię, tylko że to wszystko tam ze sobą koegzystowało, więc ona na pewno będzie pod tym kątem lepsza dla planety, ale oczywiście jeżeli popyt na tę kawę będzie rósł na całym świecie i będziemy mieli takie zachłanne podejście, że chcemy więcej, 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 więcej i więcej plonów, no to oczywiście no, nigdy ta nadkonsumpcja nie będzie dobra. Ale wracając jeszcze do tych kwestii klimatycznych, bo mnie to bardzo interesuje i też się na tym zastanawiałem parę miesięcy temu a propos śladu klimatycznego kawy, tak? Bo na to coraz częściej zwracamy uwagę, że jak coś kupujemy, jaki to ma ślad klimatyczny. No i w storze już tam od dłuższego czasu mamy zieloną energię w gniazdku i tak się zastanawiałem, no dobra, no my mamy, to spoko, a co na przykład z taką palarnią, która pewnie zużywa najwięcej energii, żeby wypalić tę kawę w stosunku do tego, ile my zużywamy energii, żeby zaparzyć tę kawę. No i się strogo zdziwiłem, bo sprawdziłem sobie jakieś tam badania dotyczące kawy, chyba to było z Kostaryki, gdzie naukowcy przeliczyli, ile się zużywa energii
no, energii, czyli de facto jaki jest ślad klimatyczny każdego z etapów produkcji kawy, tak? Czyli to nawet to było szersze, bo mówiąc o śladzie klimatycznym, nie mówimy tylko i wyłącznie o zużywaniu paliw kopalnych, ale na przykład też o nawozach stosowanych, tak? Czy całej produkcji rolniczej, bo to też de facto na przykład te azotowe nawozy też doprowadzają do większych emisji. No i ktoś to policzył i okazuje się, że ten etap parzenia kawy rzeczywiście jest najbardziej emisyjny w przeliczeniu na jedną filiżankę. Więc pomyślałem sobie, okej, czyli to był jednak dobry krok. Znaczy, wiadomo, że to był dobry krok, żeby mieć zieloną energię w gniazdku, a jeżeli spojrzymy na całą filiżankę kawy, którą sobie pijemy, no to największe ma znaczenie, pozostałe też mają znaczenie i o tym też warto pamiętać. Strasznie zamotana będzie ta historia, ale może ktoś dotrwa do końca. To ma wielkie znaczenie naprawdę, skąd mamy prąd w domu, bo do pieca w palarni wrzuca się naraz 15 kg kawy albo i więcej, a parzy się porcję kawy, która waży, no tam pewnie koło, Dripek wydaje te odgłosy, koło 15 gramów i zużywa się po prostu najwięcej energii właśnie w tym momencie, tak? Więc jeżeli patrzymy na sam ślad klimatyczny, to ma ogromne znaczenie. A mówiłem jeszcze o tym, że trzeba redukować wszystkie emisje, bo nasz cel do 2050 roku, czy jak najwcześniej, to jest zredukować wszystkie emisje, więc nawet jeżeli ktoś osobiście redukuje emisje, to świetnie, ale ten poprzedni etap w łańcuszku też powinien zadbać o to, żeby jego emisje były jak najmniejsze. Więc to fajnie, że my robimy, fajnie, żeby też palarnie więcej robiły, fajnie, żeby transport morski mniej emitował, a zdarza się też wożenie kawy samolotem, no to już w ogóle są gigantyczne emisje. Ja komuś się bardzo chce jakieś kawy, się wcale nie wierzę, oczywiście. Ale powiedz mi, skąd w takim razie jest energia w storze, ta zielona energia? Mam po prostu podpisaną umowę z firmą energetyczną, która daje zielony certyfikat. Mhm. Więc to akurat jest bardzo proste. Tak każdy z nas też może to zrobić w domu. To znaczy, podpisując sobie umowę na energię, można sobie zastrzec, że firma energetyczna na twoją energię musi pozyskać ze źródeł odnawialnych. I tak naprawdę tyle. No więcej cię to nie interesuje, tak? Ona nie jest szczególnie droższa, więc to nie jest też większy wydatek. To jest bardzo ciekawe. Tak, to jest bardzo prosty ruch, tak? A jak sobie pomyślisz potem o kwestiach emisji, okej, no to przynajmniej na tym etapie udało się to zredukować. Wow, znaczy myślę, że to też zainspiruje może wiele osób, żeby same w ten sposób podeszły do energii w swoim domu. Tak. Co jeszcze może zrobić kawiarnia, żeby być bardziej bliższa planecie? No, my się tak cały czas uczymy. Zaczęliśmy to robić w 2017 roku, bo wtedy wydawaliśmy taki przewodnik po kawiarniach w Warszawie, o którym wspomniałem, Warszawia Coffee Spots. Wtedy ja też poznałem Aretę Szpurę. Areta Szpura to był chyba ten moment w jej życiu, kiedy ona też przechodziła taką metamorfozę. Wcześniej to było Local Heroes, a później stała się Aretą Planetą i zaczęła walczyć dla nas wszystkich o lepszą przyszłość. Więc się zakumplowaliśmy z Aretą i to jest w ogóle jeszcze a propos prowadzenia kawiarni, bo ktoś się może zastanawiać, że o, ten urząd skarbowy, te papiery, to wszystko, że to jest takie straszne męczarnia i nie ma tej przyjemności. No największą przyjemnością dla mnie w kawiarni jednak nie jest picie kawy, bo gdybym miał postawić obok siebie dwie rzeczy, czyli kawę i gościnność, no to ja jestem raczej z tego nurtu osób, które prowadzą kawiarnie, które na pierwszym miejscu stawiają gościnność. Dużo jest takich osób w branży, wbrew pozorom, nawet w branży specialty, bo jest część freaków kawowych. Kawa jest najważniejsza, a jest część ludzi, którzy mówią, nie, atmosfera jest najważniejsza. To musi być fajne miejsce. Więc najfajniejszą rzeczą w prowadzeniu kawiarni jest to, że można spotykać masę ludzi. I to jest w ogóle niesamowite. Tyle ludzi poznałem dzięki kawiarni, to naprawdę mnóstwo. To są to super znajomości, niewymuszone, na chillu. No i tak poznałem między innymi Aretę. Areta trochę czasu spędzała w storze. I pewnego dnia przyszła i powiedziała, no dobra, ja tutaj jestem teraz zaangażowana w taki projekt, robimy z Noizą kampanię Sucking Sucks, czyli pij bez słomki. I powiedziała, no to mam nadzieję, że do nas dołączycie. My się tak zastanowiliśmy z menedżerem, co by tu można było zrobić. No i dla nas rezygnacja ze słomek plastikowych to nie był duży problem, bo w kawiarni mało słomek plastikowych się zużywa. To może w Starbucksie więcej, ale w kawiarniach niesieciowych mniej. Pewnie w Bubble Tea się dużo zużywa.
potem się wszystko pije przesłonkę. No ale pomyśleliśmy, dobra, to jakby to jest łatwe do zrobienia dla nas. Można dać słomki metalowe, można dać słomki ze słomy, w ogóle luz, ale fajniej byłoby pójść dalej i powalczyć z kubeczkami jednorazowymi. I znaleźć jakieś rozwiązanie dla kubeczków jednorazowych. No i zaczęliśmy szukać tego, z czego mogą być zrobione kubeczki jednorazowe, niż te takie zwykłe powlekane kubeczki, że tam masz tam papier, folia, coś tam folia, tak? To średnie dla planety. Jak otwieraliśmy drugą kawiarnię, to był 2019 rok. Ja wiem też, że niektórym może się wydawać i ja to całkowicie rozumiem z perspektywy konsumenta, że coś trwa bardzo długo, tak? Że też mamy takie wielkie oczekiwania, dlaczego te zmiany są tak powolne, albo o Jezu, wielkie mi osiągnięcie, bo coś tam się udało. Tylko, że w skali firmy to oczywiście wszystko długo trwa tak naprawdę, no bo to nie jest tak, że ktoś ma świetny pomysł, ale trzeba znaleźć jeszcze dobry, nie wiem, materiał, kubek, cokolwiek, produkt, który można zastosować, który można zastąpić to, co masz aktualnie. Nie da się tego zrobić wszystkiego w 15 minut i mieć gotowe, bo gdyby to było takie proste, to po prostu już by było popularne. Więc trochę nam zajęło, zanim się nam udało zrezygnować za pierwszym razem z kubków jednorazowych. To był 2019 rok, czerwiec. Otwieraliśmy drugą kawiarnię, Stara na Brackiej. No i tam zrobiliśmy kawiarnię bez kubków jednorazowych. Wprowadziliśmy bardzo tanie kubki wielorazowe, no tylko że one miały tę wadę, że trzeba było ten kubek sobie raz kupić, a potem z nim przychodzić. Mhm. To wydaje się, że super rozwiązanie, ale ponieważ te kubki zrobiliśmy naprawdę mega tanie, bo znaleźliśmy mega tanie kubki, no to niestety ludzie oczywiście zamiast z nimi wracać, to za każdym razem kupowali mega tanie kubek. No, czyli takie rozwiązanie niby spoko, no bo nigdy te kubki nie były wrzucane, ale ktoś na przykład miał, nie wiem, w domu kolekcję 10 kubków wielorazowych ze Stora, z których wiadomo, nie korzystał albo korzystał najwyżej z jednego. Więc to były takie kroki, które sobie gdzieś tam robiliśmy. Udało nam się zrezygnować z opakowań też wtedy jednorazowych, w których przyjeżdżała do nas do kawiarni kawa. W kawiarni zużywa się wiele kilogramów kawy pod espresso, pod szybki przelew, pod cold brew. Cold brew to jest metoda parzenia kawy na zimno, w cudzysłowie parzenia, tak naprawdę macerowania. Jeżeli ktoś nie pił, to bardzo polecam. To a propos tych trendów, co się dzieje, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 7 lat, to na pewno wszystkie napoje właśnie typu cold brew, nitro, wszystkie maceraty, to w ogóle wielki wystrzał był, więc to polecam, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, to jest fajna przygoda. Do tej kawy do nas przyjeżdża do nas dużo i bez sensu, bo my do opakowania po chwili wyrzucamy, tak? Wrzucasz do hopera, czyli tej górnej części młynka do kawy, kilogram kawy i paczka idzie do kosza. Mhm. Nikt już z niej nigdy więcej nie skorzysta. Jeszcze taki bezsensowny odpad, bo bardzo często to są opakowania papierowo-foliowe. Więc tak naprawdę nie możesz z nim nic zrobić. On po prostu idzie na składowisko albo do jakiejś spalarni. No i dogadaliśmy się z tymi palarniami, z którymi współpracujemy, że słuchajcie, trzeba zainwestować w opakowania wielorazowe, rotacyjne, które będą jeździły między nami. I udało się to zrobić. I od tego czasu ta kawa rotuje między nami w tych opakowaniach wielorazowych. Tak? Prowadziliśmy też do kawiarni opakowania wielorazowe dla naszych gości. Na początku mieliśmy takie słoiki fajne, szklane, a teraz z kolei mamy takie opakowania, które się nazywają Tidevac, które pozwalają, są co prawda zrobione z tworzywa, no ale mają, są fajne do kawy, dlatego że mają specjalny zawór, dzięki któremu ta kawa może sobie odgazować. A kawa ma to do siebie, że po wypaleniu przez tam pewnie kilkanaście dni musi odgazować, bo inaczej to ta paczka, gdyby była zamknięta szczelnie, nie miała zaworu, mogłaby eksplodować. Zresztą były takie historie w Stanach Zjednoczonych, że niektóre palarnie pakowały puszki do kawy, kawę do puszki i te puszki później eksplodowały. No i to były te nasze historie, a taka najświeższa historia to jest super sprawa tak naprawdę i na to też mocno czekaliśmy. Pojawił się taki krakowski rodzinny startup, który się nazywa Take Up. Oni wystartowali na początku pandemii, więc w 2020 roku pechowo wybrali termin w Krakowie. No i chyba też choć może wcale nie. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na kubki na wynos. No, ale jednak pandemia powoduje, że po prostu tych wynosów jednorazowych rzeczy jest dużo więcej. Naprawdę jest mnóstwo jednorazowych rzeczy, tak? Maseczki, rękawiczki, kubeczki, opakowania w dostawie, opakowania na wynos, tego jest po prostu mnóstwo. Więc na pewno pandemia pod tym kątem nas zalała śmieciami i to jest złe. Natomiast no, wszyscy ludzie z ruchu Zero Waste powtarzają, i ja się z nimi całkowicie zgadzam, że po pierwsze bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc w ogóle nie ma żadnych dyskusji co do tego, czy ktoś może, czy nie powinien nosić maski jednorazowej. Nie, to chodzi o nasze zdrowie. W ogóle nie ma żadnych dyskusji co do tego. Jeżeli chodzi o zdrowie, zdrowie jest najważniejsze i nie ma żadnych dyskusji. A jeżeli chodzi z kolei o te opakowania jednorazowe, okej, lepiej, żeby były wielorazowe, ale pamiętajmy też, że
ważna jest jednak w pewnym aspekcie nasze życie, praca i gospodarka. Mhm. Więc też nie możemy doprowadzić do tego, że okej, to zamykamy restaurację, bo nie możemy podawać w opakowaniach wielorazowych, a ludzie idą na bruk, bo aktywiści mówią, że nie wolno zastosować żadnych opakowań jednorazowych. No, róbmy te opakowania po prostu lepsze, to też już się zmieniło, mamy opakowania biodegradowalne i kompostowalne, więc to jest postęp. Mam nadzieję, że pojawią się w końcu opakowania takie zwrotne w restauracjach, to by było super. No ale też pamiętajmy, że czasy mamy wyjątkowe i jakoś to się wszystko musi kręcić i iść do przodu. No a w każdym razie ten take-up się pojawił. Pechowo moim zdaniem, że w tej pandemii. Trochę pechowo moim zdaniem, że w Krakowie, bo Kraków uwielbiam, ale nie jest aż tak otwartym miastem na zmiany jak Warszawa. I więc jesteśmy w tym Krakowie, rok 2020. To tam trochę chwyciło, ale nie do końca. No i chłopaki się zgłosili na początku 2021 roku, że może byśmy coś takiego zrobili w Warszawie. Jak ja to usłyszałem, byłem totalnie zajarany, uznałem, że super, bo kubek z kaucją, bo o tym cały czas mówię, take up to jest kubek z kaucją, świetne rozwiązanie. Przychodzisz do kawiarni, zostawiasz 5 zł kaucji, dostajesz kubek, możesz go oddać w dowolnej kawiarni, odzyskać swoje 5 zł, albo po prostu wziąć kolejną kawę w kolejnym kubku na wynos, za ten oddajesz, jest mety i to sobie rotuje. I takie rozwiązanie właśnie systemowe, współpraca między różnymi lokalami, no to jest przyszłość, tak? Że nie, że robisz rozwiązanie w jednej sieci czy w jednej kawiarni, tylko fajnie, żeby to było dostępne w bardzo wielu miejscach, bo to po prostu ułatwia. Czyli można oddać taki kubek w dowolnej kawiarni, która też jest częścią oczywiście tej akcji. Mi się wydaje, że to jest w ogóle idealny przykład takiego działania, które może wpływać na dobrą zmianę w społeczeństwie i dlatego ciekawi mnie, czy wy jako odpowiedzialny, powiedziałabym, używając skrótu myślowego, zielony biznes, czy wy bardziej odpowiadacie na potrzeby społeczeństwa, które jest coraz bardziej świadome, czy odwrotnie, to wy wprowadzacie zmiany, które edukują społeczeństwo i dzięki temu po prostu ta machina zrównoważonego kupowania i rozwoju się napędza? Mówi się, że rewolucje zaczynają się w kawiarniach, więc pewnie my jesteśmy jako kawiarnie speciality, gdzie jednak goście są bardzo świadomi wielu problemów, wielu wyzwań stojących przed nami wszystkimi. Jesteśmy pewnie w uprzywilejowanej sytuacji, gdzie gości mamy bardzo świadomych i wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych rzeczy po prostu nie jest dla nas trudne. Na pewno dla dużej sieciówki wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby trudniejsze w tej kwestii komunikacyjnej na przykład, tak? U nas i ekipa, i goście od razu zrozumieli, okej, to jest fajne, bierzemy to. To nie jest jeszcze nawet połowa kubków na wynos brana w tym systemie. Na Bratskiej zrobimy taki eksperyment i zobaczymy, czy wszystkie kawy na wynos możemy sprzedawać w tej kapach, bo tam to do zasady nie mamy kubków jednorazowych, więc tam też nie będziemy ich mieli, więc to będzie dla nas fajna rzecz. No, ekipa krakowska bardzo nas mobilizuje do tego, żebyśmy w ogóle zrezygnowali z kubków jednorazowych. Co do tego, czy my bardziej edukujemy, czy bardziej odpowiadamy, wydaje mi się, że my podobnie myślimy po prostu z naszymi gośćmi, więc gdzieś to idzie obok, ale też edukujemy dużo i wydaje mi się, że ten komponent edukacyjny jest bardzo ważny i wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany bez edukacji, bo to edukacji zarówno i wytłumaczenia tego ekipie, dlaczego to robimy i później wytłumaczenia gościom, dlaczego to jest dobre, no bez tego bardzo trudno jest wprowadzić tak naprawdę jakąkolwiek zmianę i wydaje mi się, że w tych tematach środowiskowych, klimatycznych to jest szczególnie ważne, bo część zmian, które nas czekają, one po prostu będą dla nas, jako dla konsumentów, obywateli, dla społeczeństwa, może nie do końca wygodne, tak? Więc ta część edukacyjna jest po prostu bardzo ważna. Edukujecie z jednej strony konsumentów, ale też edukujecie, czy też inspirujecie innych przedsiębiorców. Czy wydaje ci się, że jest jakiś dobry sposób na to, żeby zmotywować ludzi w branży, no nie tylko gastro, ale skupiając się może na gastro, do tego, żeby właśnie wprowadzali coraz więcej zmian proekologicznych. Jakby co twoim zdaniem jest takim najlepszym argumentem, żeby rzeczywiście, żebyśmy chętnie prowadzili odpowiedzialne biznesy? Jesteśmy w takim momencie w 2021 roku, kiedy no naprawdę wszyscy już sobie zdają sprawę z tego, że katastrofa klimatyczna się zbliża, czy w zasadzie bardziej postępuje. I wydaje mi się, że za chwilę wszystkie firmy będą musiały przedstawiać już jakieś swoje działania klimatyczne. Że kiedyś się mówi o CSR-ze i ten CSR, ta odpowiedzialność społeczna biznesu, to był taki trochę listek figowy, tak? Że my jesteśmy korpo, robimy dużo złego, ale też trochę dobrego. Wydaje mi się, że dochodzimy do momentu, kiedy wszystkie firmy będą musiały powoli pokazywać, te mniejsze też,
że no my sobie zdajemy sprawę, że każda działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko i na klimat, ale my podejmujemy działania, żeby pokazać, że to rozumiemy i jednak staramy się w miarę swoich możliwości oczywiście, czyli większy robi więcej, mały robi mniej, ale że staramy się coś z tym robić. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to za niedługo wszystkie firmy będą musiały już podejmować jakieś działania. Nawet drobne, ale będą musiały już. Nie będzie takich głupich wymówek, że to mi się nie opłaca albo tego mi się nie chce robić, bo to zbyt skomplikowane. Więc na tym poziomie to na pewno wszystkie firmy będą musiały się jakoś zaangażować. Natomiast to, czego brakuje na pewno w Polsce, to są jakieś rozwiązania systemowe. To znaczy pewien rodzaj zachęt albo mniejszych kar za to, że się podejmuje nowe działania. To jest świetny przykład na przykład... Świetny przykład na przykład, bardzo brzydko powiedziałem, śmieci w Warszawie. Śmieci w Warszawie bardzo podrożały i tak jak wiele osób narzeka, że o, tutaj od zużycia wody i będę płacił teraz więcej za śmieci. No ale kawiarnie płacą za śmieci no już tak pod 1000 zł miesięcznie, a restauracje po kilka tysięcy złotych. No i dlaczego na przykład kawiarnie czy restauracje, które zobowiązały się, że będą produkowały mniej odpadów, bo na przykład wprowadziły kubki na kaucję, bo na przykład redukują odpady w relacjach B2B, czyli ze swoimi dostawcami, dlaczego one nie płacą mniej, a wszyscy płacimy od zużycia wody? W zużyciu wody nie widać, czy... No czekaj, widać też, czy jakie masz podejście do wody, czy nie zużywasz za dużo. No to jest gastronomia, tam się zawsze będzie zużywało dużo wody, bo wszystko trzeba umyć. Higiena i kwestie sanitarne, to już szczególnie w trakcie pandemii, są super ważne. Dlaczego tutaj na przykład nie ma jakichś ułatwień dla firm, które postanowiły, że okej, będą produkowały mniej odpadów? Pewnie jest to dla nich bardziej uciążliwe, być może trochę bardziej kosztowne, ale jednak te działania podejmują. No więc brakuje trochę tego i kija, i tej marchewki. Natomiast to, że wszystkie firmy będą musiały coś robić, no to moim zdaniem to must. No. To już jest ten rok. Ale też istnieje takie przekonanie, że ekologia jest droga z założenia. Czy jesteście przykładem na to, że ekologiczny biznes może się opłacać? Możemy w ten sposób pocieszyć przedsiębiorców, że to nie znaczy, że stracicie, że będziecie teraz instytucją charytatywną? No, wydaje mi się, że ja oczywiście szukam tego pozytywnego podejścia i to, co powiedziałaś, chciałbym to wszędzie powtarzać, że to się może opłacać i pewnie w niektórych kwestiach to się opłaca, więc jakby tak jest. Mhm. Jak, nie wiem, zrezygnujesz z drukowania faktur papierowych i zaczniesz wysyłać faktury mailem, co już jest standardem, więc to jakby nie jest żadna duża zmiana dzisiaj, chociaż są firmy, które nadal drukują faktury, no to oczywiście, że tobie się to będzie opłacać, no bo za internet i tak płacisz, a nie musisz zużywać tego papieru, nie zużywasz tego toneru w drukarce, więc w tym sensie jest to też wygodniejsze, więc w tym sensie coś tam zaoszczędzisz. Jak będziesz zużywać mniej wody, to też zaoszczędzisz. Jak kupisz bardziej energooszczędne urządzenie, to w dłuższym terminie też zaoszczędzisz, bo będziesz płacić niższe rachunki. No ale są takie rzeczy, które są też bardziej kosztowne. No i to już jest kwestia trochę właśnie odpowiedzialności prowadzenia tego biznesu. Na pewno nie ma wśród tych rozwiązań, które my robimy, takiego, które mogłoby rozłożyć jakąkolwiek firmę z naszej branży na łopatki i że to jest za drogie. Okej, już samo podejście to, że ktoś otwiera kawiarnię speciality, czyli za tę kawę płaci x razy więcej niż w kawiarni sieciowej, mówi o ziarnie, a nadal sprzedają w tej samej cenie, czy nawet taniej niż w kawiarni sieciowej, pokazuje, że są ludzie, którzy mają inne podejście do produktu, inne podejście do jakości, że jakość jest ważniejsza. No więc wydaje mi się, że szczególnie u nas to wprowadzenie tych zmian nie jest takie trudne. Ale wydaje mi się też, że tak zupełnie uczciwie, jest to też pewna przewaga rynkowa tak naprawdę. To, że jedni robią, a inni nie robią. Że konsumenci zaczęli już na to zwracać uwagę. Ja nie mówię, że częściej konsumenci przyjdą, czy nasi goście się pojawią w storze, bo to jest po prostu fizycznie niewykonalne. Jakby kawiarnia ma te swoje kilkadziesiąt metrów i tyle osób tam może usiąść. A sprzedaż kawy na wynos, poza oczywiście tym okresem pandemicznym, który był cudowny, pod tym względem, że ta kawa na wynos no, skoczyła w stosunku do tego, co kiedyś sprzedawaliśmy na wynos bardzo, bardzo, bardzo. No ale jednak sprzedaż kawy na wynos w Polsce nie jest jakaś super duża w porównaniu do rynków, nie wiem, na przykład brytyjskiego, tak? czy w UK. Więc to nie jest tak, że to komuś coś strasznie przybędzie, ale wydaje mi się, że ludzie zaczynają bardzo mocno zwracać na to uwagę, co firmy robią, jak to komunikują, czy to rzeczywiście robią, czy tylko o tym mówią.
Też słuchając Twoich opowieści widzę wiele wspólnego, nie chcę tutaj obrażać branży kawowej, ale widzę wiele wspólnego właśnie z branżą odzieżową, o której rozmawialiśmy pokrótce przed nagraniem, że też nie sposób jest włożyć tego w ramy, czy to jest ekologiczne, czy to jest etyczne, czy to jest zdrowe, czy to jest dobre dla tych, a dla tych złe, bo też żyjemy w takich czasach, gdzie te zmiany, tak jak powiedziałeś, są nieuniknione i tylko to jest kwestia tego, jak do tego podejdziemy. I tak samo jak są małe firmy modowe, które mogą nas przekonywać, że już działają, kiedy nie muszą, one czasem zarabiają mniej, ale zyskują bardzo wizerunkowo. Nadal będą ci wyjadacze, którzy w branży będą stawiać wielkie billboardy i komunikować swoje zmiany drukowanymi literami, za którymi czasami nic nie idzie, ale właśnie zastanawiałam się, czemu ludzie sięgają po kawę specialty i tak samo jak w przypadku właśnie w cudzysłowie etycznej, odpowiedzialnej mody, właśnie nie ma jednego argumentu, ale jakbyś miał tak na koniec, podsumowując, jakby wymienić te wszystkie szczeble, te wszystkie zalety tego, by sięgać po kawę specialty, to jak to może mieć wpływ na przeróżne aspekty życia na całej naszej planecie, to co by to było w takiej pigułce? No, ponieważ jak już wszyscy zauważyli, nie mam słabą umiejętność mówienia w pigułce. Raczej są to zdania bardzo wielokrotnie złożone, a część z nich nie trafia nigdy do celu, bo gubią się gdzieś tam wątki. Ale tylko na sekundę się dosłownie zatrzymując przy tym porównaniu moda i kawa, to żeby też uświadomić naszych słuchaczy, branża modowa ma dużo większy wpływ na pewno na środowisko niż sama kawa, tak? Jeżeli byśmy sobie to tam rozdzielili i też wydaje mi się, że to, jaka jest nadprodukcja w modzie versus to, jaka mogłaby być nadprodukcja w branży kawy, to jest w ogóle nieporównywalne. Bo nawet jeżeli w kawie speciality zwracamy bardzo uwagę, i to można nazwać swego rodzaju snobizmem, że zwracamy uwagę na to, skąd ta kawa pochodzi i też raczej nie pija się starych kaw w kawie speciality. Raczej się aktualne zbiory pije, ewentualnie poprzednie, ale na pewno nie wcześniejsze. W ogóle jak to brzmi marketingowo. Dzisiaj mamy w świetnej cenie starą kawę. No właśnie, ale to nie jest tak, że ta starsza kawa, ona nie wiem, później jest gdzieś tam wyrzucona, czy przemielona, czy ten. Ona po prostu trafia później do tych kaw, które stoją w marketach. Są po prostu ciemno wypalone i nikt się nie interesuje tym, co jest w środku. Więc to nie jest tak, że będzie tam jakiś taki poziom marnowania produktu, jak mamy na przykład w branży mody, tak? Czy tam tak. Fast fashion, więc to warto, chciałem tylko to podkreślić. Natomiast... Tak, absolutnie, przerwę Ci, bo nie chodziło mi tutaj o skalę, tylko bardziej o podobny rodzaj dylematu. Tak. Też dla nas konsumentów, tylko oczywiście tutaj mamy na myśli katastrofę modową, a kawa jeszcze aż tak wielkim winowajcą tu nie jest. Tak. A dlaczego ludzie wybierają kawę specialty? Wydaje mi się, że wybierają ją z kilku powodów. Ci, którzy to czują, mają dobry smak i dobry węch, czy czują ten smak i aromat, po prostu robią to, bo to jest ciekawe. To jest trochę taka podróż palcem po mapie. Możesz sobie próbować kaw z różnych krajów pochodzenia, z różnych regionów, kaw także wypalanych w różnych palarniach, a jednak to też ma znaczenie, kto wypala kawę, bo są różne style wypalania kawy, więc to już samo w sobie jest niesamowitą podróżą i przyjemnością, tak jak niektórzy lubią pić dobre whisky, inni lubią pić dobre wina, to ta kawa się dokładnie wpisuje w ten sam schemat, że to jest po prostu, że to terroir, skąd ta kawa pochodzi, to robi ogromne znaczenie, więc już dla czystej przyjemności picia kawy to jest to, na pewno. To, że za tym stoi coś więcej, że jest gdzieś tam z tyłu to Specialty Coffee Association, że chodzi o cały łańcuch, że nie chodzi o to, że ktoś sobie nagle otworzył miejsce i wymyślił do tego całą ideologię czy filozofię, tylko że to naprawdę ludzie dbają o tę kawę, można sobie o tym poczytać, można sobie pooglądać filmy, były nawet pokazywane w Warszawie filmy o kawie. To jest coś niesamowitego, tak? Że myślisz sobie, okej, ten farmer zdecydowanie lepiej zarabia na tym, że poświęca się robieniu, czy produkowaniu, hodowaniu dobrej jakości, uprawianiu, szukałem słowa, dobrej jakości kawy, niż gdyby robił jakąś wielkoskalową masówę. Więc to jest fair w stosunku do tego całego łańcucha, powiedzmy od plantacji do naszej filiżanki. Więc to jest na pewno drugi powód. Trzeci powód jest taki, że po prostu te kawiarnie, te miejsca są autorskie i są każdy w swoim sensie wyjątkowe, ale są bardzo przyjemne. No, nie mówię niczego złego o sieciówkach, bo sieciówki są pewnie też potrzebne wielu osobom, są też wygodne,
to się na pewno w niektórych miejscach sprawdza, ale jednak jeżeli masz czas, chcecie się zrobić ten minimalny research, a zrobienie tego w internecie w dowolnym mieście, nie wiem, jedziesz gdzieś do Europy, do jakiegoś miasta, stolicy, wpisujesz sobie European Coffee Trip chyba? Tak mi się wydaje. Albo coś pokręciłem. Coś tam, co wpiszecie w tym Google, wiadomo. Wpiszecie specialty coffee, nazwę miasta i na pewno wam wyskoczy przynajmniej 5 miejsc, gdzie możecie się napić tej dobrej kawy. Naprawdę nie jest wielki wysiłek, a możecie sobie, znaczy możecie mieć gwarancję tego, że jeżeli ktoś się zdecydował na otwarcie kawiarni specialty, to ma do zaoferowania coś więcej niż sama ta kawa, tak? Czyli będzie tam fajnie, będzie tam autentycznie, robią to fajni ludzie, więc wydaje mi się, że to jest kolejny powód, dlaczego te kawiarnie specialty warto odwiedzić. No i chyba to, że jednak jesteśmy świadomi jako kawiarnie, tak? Jeżeli ktoś już stawia to, o czym mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś już stawia na dobrą jakość produktu, no to pewnie będzie też bardziej otwarty na robienie tych innych rzeczy, na przykład tych kwestii zielonych, w cudzysłowie. Mhm. Tak jak ta ekipka z Krakowa, tej kapu się pojawiła i zastanawiali się, no to w których miejscach w Warszawie uda się wprowadzić te kubki z kaucją, bo to też nie jest proste przekonać na samym początku dużą liczbę miejsc, a z kolei trzeba przekonać dużą liczbę miejsc, żeby to odniosło sukces. No ja im polecałem różne kawiarnie, w tym kawiarnie specialty i rzeczywiście to się potwierdziło, że właściciele tych miejsc są bardziej otwarci na takie rozwiązanie. Więc to pokazuje, że gdzieś ta świadomość i to dążenie do szukania lepszych rozwiązań w różnych dziedzinach istnieje. No już tak zupełnie na koniec, to jednak wspieranie tych małych, lokalnych biznesów po prostu ma sens, szczególnie teraz po pandemii, czy jeszcze w trakcie pandemii, po kolejnym lockdownie. No to po prostu, to są po prostu małe rodzinne firmy versus wielkie koncerny z jakimś tam kapitałem zagranicznym. Dlatego też pewnie ja szczególnie nie płakałem, jak się zamknęła Costa naprzeciwko, chociaż żal mi było pracowników, którzy tam pracowali. Całe szczęście już teraz sobie na pewno znajdą pracę, bo cała gastronomia odżywa. Bo z tych małych kawiarni, specialty, niewiele zamknęło się w trakcie kolejnych lockdownów, ale nie dlatego, że ich sytuacja finansowa była lepsza, tylko dlatego, że to są ludzie, którzy zainwestowali całe swoje życiowe oszczędności i całe swoje życie często w prowadzenie tego lokalu. I nawet takie przeciwności losu, jak łącznie 9 miesięcy zamknięcia, no każdy spróbował przytrzymać jak się da, bo wierzy w to, że no ta pandemia, miejmy nadzieję, że się wszyscy zaszczepimy, będzie za nami i jakoś sobie dalej pójdziemy do przodu i wyjdziemy z tego dołka, w którym jesteśmy, a nie są to żadne decyzje biznesowe podejmowane gdzieś tam w Londynie czy w Seattle, że ktoś siedzi z Excelem i mówi, no tu nam się nie spina, cyk, cyk, zamknięte. Tak? To zupełnie inne podejście i zupełnie inne wartości. Powiedz mi jeszcze na taki koniec końców. Powiedziałeś, że najważniejsza dla ciebie jest gościnność w kawiarni, a nie sama kawa. W takim razie, oprócz storu, jaka jest najfajniejsza kawiarnia, w jakiej byłeś? Możesz podać kilka, jeżeli coś przychodzi ci do głowy. Może być poza Polską, może być coś zupełnie prosto z twoich marzeń. Prosto z moich marzeń i prosto z moich podróży. Bardzo podoba mi się koncepcja i miejsce takiej kawiarni w Nowym Jorku. Ona się nazywa, żebym nie przekręcił, ale wydaje mi się, że Devotion. I to jest kawiarnia, która no w Nowym Jorku już ma chyba nawet kilka lokacji. Ja byłem akurat w tej pierwszej, czyli na Brooklynie, gdzieś tam, nie wiem, czy to był Williamsburg czy Greenpoint, ale oni mają też swoją plantację kawy, chyba w Kolumbii. Kurczę, wiedziałem, że będą trudne pytania, się oczywiście nie przygotowałem, mogłem to sprawdzić. W każdym razie to jest super koncepcja, że masz jednocześnie tak naprawdę cały proces możesz kontrolować, że jednocześnie masz swoje plantacje kawy, a potem masz swoją palarnię, zresztą tam na miejscu, w tej kawiarni na Brooklynie i na końcu możesz tę kawę zaserwować, więc to w ogóle super combo, pod tym względem byłem całkowicie tym zauroczony, nie do zrealizowania praktycznie w Polsce, ten rynek jest jeszcze zdecydowanie za mały i za mało pieniędzy, więc tak. Bardzo lubię kawiarnie trzeciofalowe w Azji, bardzo lubię kawiarnie w Tajlandii, w różnych miejscach, dlatego że tam bardzo podoba mi się styl wnętrz, zupełnie inny niż kawiarni europejskich. Mhm. I jakby tak czysto wizualnie bardzo, bardzo tam.
A tak to uwielbiam wszystkie kawiarnie w Polsce. To też jest ciekawe, bo wspominałeś o tej konkurencji między kawiarniami specialty a kawiarni sieciowymi. Nie ma z kolei szczególnej konkurencji, na pewno nie ma jej w Warszawie, no może w niektórych miastach jest, między konkurencji między kawiarniami specialty między sobą. Że jednak właściciele bardziej postrzegają te inne miejsca jako taką nieformalną sieć, gdzie, i to zresztą widać w Warszawie świetnie, jak już kawiarnie będą otwarte, będzie można usiąść w środku, to jak jednego dnia się przejdziesz do Stora, a innego dnia do Relaksu na Mokotowie, a innego dnia do Ministerstwa Kawy na przykład, czy do Forum przy Placu Bankowym, to bardzo często goście się pokrywają. Oni jednego dnia sobie siedzą tu, innego dnia tu, innego dnia tu. To nie jest tak, że my ze sobą jakoś strasznie konkurujemy. Więc naprawdę tych fajnych miejsc dobrze, że przybywa, bo to tak naprawdę buduje tylko i wyłącznie świadomość. No i też daje ludziom tę możliwość i wygodę, że jak sobie raz pójdą na kawę tu, a raz tam, będzie bardziej im po drodze gdzieś indziej, to jednak nie będą chodzili do sieciówek, tylko będą chodzili do kawiarni niezależnych. Ostatnie pytanie. Dobra. Obiecuję. Jeżeli ktoś czuje się zachęcony do odwiedzenia kawiarni specialty teraz, kiedy posłuchał naszej rozmowy, ale nigdy nie próbował takiej wyjątkowej kawy, to co byś doradził, co warto zamówić, żeby przetestować te nowe smaki? Jak ktoś pójdzie sobie do kawiarni specialty po raz pierwszy i nie będzie wiedział, czego chce się napić, to myślę, że najfajniej, żeby powiedział po prostu uczciwie o tym bariście, bo barista go tak poprowadzi, że on się w tym wszystkim odnajdzie, bo z jednej strony można by powiedzieć, no dobrze, to wybierz jakąś bezpieczną kawę z Ameryki Południowej, bo ona pewnie będzie bardziej gdzieś tam w tych rewirach czekoladowo-orzechowych, przyjemnych nut słodkich, a nie próbuj na przykład kawy z Afryki, bo wypijesz coś tak w cudzysłowie kwaśnego, chociaż to nie jest jakoś szczególnie kwaśne, poza tym kwasowość to oznacza, że to jest owocowe po prostu, ale spróbujesz coś, co wyplujesz prawie że i powiesz, że już nigdy nie spróbujesz kawy czarnej, więc najfajniej chyba jest iść i porozmawiać z baristą i mu to uczciwie powiedzieć, bo zawsze są inne kawy na brewbarze, tak? Czyli tam, gdzie sobie parzymy kawy przelewowe, zawsze będą inne paczki otwarte i warto po prostu powiedzieć, ok, chcę spróbować czegoś w cudzysłowie bezpiecznego i na pewno barista coś takiego ci znajdzie. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia pewnie więcej niż jednej wizyty. Znaczy fajnie jest sobie raz spróbować, też trzeba wziąć poprawkę na to, że chociaż my w kawie staramy się być bardzo powtarzalni, to znaczy, żeby za każdym razem, gdy pijesz tę samą kawę, ona smakowała podobnie, no to jednak no, nie jesteśmy robotami. No i też wiele czynników wpływa na to, że ta kawa może inaczej smakować, więc jeżeli raz pójdziesz i nie zasmakuje ci kawa, to może być kwestia tego, że po prostu nie lubisz kawy z tego regionu o takim profilu, ale równie dobrze no, coś się mogło wydarzyć bariście akurat przy parzeniu twojej kawy, no po prostu wyszła niedobra i by nikomu nie smakowała. Więc naprawdę warto pójść spróbować kilka razy, może w różnych miejscach i na pewno znajdzie się coś ciekawego dla siebie. No i też nic na siłę. No, są osoby, które będą zawsze piły kawę z mlekiem, nie ma w tym nic złego. Można pić dobrą kawę z mlekiem po prostu i już. Zachęcamy, nie zniechęcamy się. I ja się bardzo cieszę, że można teraz napić się kawy z pięknej porcelany. To jest cudowne uczucie, polecam. I Tobie, Krzysiek, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Była bardzo, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że spotkamy się w Storze. Ja też mam nadzieję, że spotkamy się w Storze. Tu jeszcze dla widzów dodam, że to strasznie stresujące doświadczenie rozmawiać przy kamerze. Tak. Jestem do tego zupełnie nieprzyzwyczajony. Ale udało się. No udało się, zobaczymy z jakimi skutkami. No i tak, i jeżeli mogę mieć do Was jakąś taką prośbę na koniec tej rozmowy, to szczególnie po tej pandemii, po tych lockdownach, to po pierwsze, żebyście zachowywali się odpowiedzialnie w lokalach gastronomicznych. To jest duża prośba, bo będą jeszcze pewne restrykcje teraz obowiązujące dotyczące liczby osób w lokalu, więc bądźmy proszę Was bardzo odpowiedzialni, bo ani bariści, ani właściciele, ani inni goście nie chcą mieć problemów w związku z tym, że nie przestrzegamy pewnych zasad sanitarnych. Po drugie, bądźcie wyrozumiali na przykład, jeżeli jest duży ruch w kawiarni, no bo tak jak wy chcecie iść na tę pierwszą kawę po otwarciu stolików w środku, tak na pewno wszyscy inni też wpadną na ten sam świetny pomysł, więc no pewnie trzeba będzie chwilę poczekać i warto być wyrozumiałym, nie wściekajcie się na swoich baristów, jeżeli będą mieli bardzo, bardzo dużo pracy, no ale też mi na pewno z mojej pozycji wypada bardzo podziękować gościom wszystkim Stora, no bo to
dzięki Wam tak naprawdę przetrwaliśmy i to nasi goście byli naszą taką prawdziwą tarczą antykryzysową w tych czasach, tak? To oni nas odwiedzali na tyle tłumnie, że te ostatnie 7 miesięcy zamknięcia przetrwaliśmy, a wcześniej 2 miesiące też. Wydaje mi się, że z tych branż, które oberwały w trakcie pandemii, to na pewno gastronomia oberwała wyjątkowo mocno. Dziękujemy wszystkim gościom. Ja sama się też pod tym trochę podpisuję, bo stałam u Was w kolejce takiej 20-osobowej, ale wytrwałam, bo tak jak powiedziałeś, chodziło o coś ważniejszego niż to, żeby dostać tę kawę w tej sekundzie. Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Marce Brita za objęcie patronatu nad całą serią. Na koniec przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, gdzie dostaniecie go w wersji wideo, a jeśli macie ochotę zapoznać się z transkrypcją odcinka, jeżeli chcecie wyszukać dowolnego fragmentu, zajrzyjcie na moją stronę karolinasobańska.com/podcast. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby wystawić podcastowi recenzję. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie w aplikacji podcasty, czyli na Waszych iPhone'ach, to możecie tam zostawić wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe i pomocne, ponieważ dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast oczywiście zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, polubić wybrany odcinek i zostawić miły komentarz. A jeżeli macie ochotę na poważniejszą dyskusję i szukacie przestrzeni do rozmowy na tematy podcastowe, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sopańska Podcast, gdzie znajdziecie dużo dodatkowych treści, ale mój oficjalny profil Karolina Sopańska też jest dla Was oczywiście otwarty. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!